Dobry, witamy wspólnie. Władysław Kosiniak-Kamysz, lider PSL. Jak państwo słyszeli, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Do konwencji, czyli tego, co za półtorej godziny będzie się działo w Warszawie, wrócimy, ale zacznę od strajku, bo chyba jest przesądzony od poniedziałku. Jak pan myśli, jest jeszcze jakieś światełko w tunelu, żeby ten proces szalony zatrzymać? Ja wczoraj rano byłem przekonany, nawet z dziennikarzami w Rzeszowie na spotkaniu dzieliłem się tym przekonaniem, że jest ogromna szansa, aby doszło do porozumienia. Tak się wydawało po wcześniejszych rozmowach, ale no byłem niezwykle zaskoczony prowokacyjną propozycją pani premier Szydło i prowokacyjną w obszarze, w którym złożyła tą propozycję, ale też w stylu, w jakim została złożona, o co bardzo związkowcy się oburzyli, że chyba najpierw dziennikarze otrzymali infografiki w tej sprawie, a nie sami zainteresowani. To w dialogu, w Komisji Trójstronnej, w Radzie Dialogu Społecznego, ja wiem, jak wrażliwi są partnerzy społeczni na to, że pierwsi chcą otrzymywać informacje. Zresztą słusznie. Pamiętam, jak zawsze trzeba było tego dopilnowywać do samego końca. Tutaj został popełniony błąd w sztuce, a prowokacja już w samej istoty zmian, które pani premier Szydło na finale rozmów, tak by się wydawało, proponuje, otwierając zupełnie nowe fronty. Nieprzemyślana, zła decyzja. 100% odpowiedzialności za strajk od 8 kwietnia ponosi rząd. Rząd. Ale to mówi pan teraz jako polityka. Ja bym spojrzał jako nauczyciel. Jeśli miałbym perspektywy wzrostu zarobków o znaczną sumę przecież, prawda? W ciągu paru lat, to prawda. Nie byłby pan jako nauczyciel z tego zadowolony? Nie, ale tylko, że tam nie jest mowa o wzroście tylko i wyłącznie zarobków. Dłuższej pracy, tak. No tak właśnie. Pensum, pytanie, ale czy jest mowa o jakości nauczania, o dbaniu o to, żeby nie było zwolnień w obszarze edukacji, w obszarze oświaty, bo te zmiany oczywiście spowodują zwolnienia. Na tym najbardziej ucierpią szczególnie dzieciaki na wsi, bo dzisiaj 10 nauczycieli, za chwilę 7 nauczycieli, te same przedmioty, no to co, jeden nauczyciel będzie uczył chemii, pamiętam, geografii? Minister Kluzik-Rostkowska zamykała szkoły, mówiąc, że właśnie trzeba je zamykać, bo nie ma dzieci do nauczania, więc ten proces różnie bywa. Ale ustabilizowała się ilość urodzeń od pewnego czasu. Był spadek pomiędzy rocznikami lat 80., 90., gdzie w rocznikach było 700-800 tysięcy narodzin. Teraz od kilku już dobrych lat to jest około 400 tysięcy narodzin, więc ta ilość dzieci jest już ustabilizowana. Już nie ma tej potrzeby reorganizacji placówek ani w miastach, ani na wsiach. I dobrze, tam gdzie jest możliwość, trzeba utrzymać, tylko że samorządy dzisiaj nie są w stanie za subwencję utrzymać tych szkół, bo dopłacają i do pensji, i do utrzymania budynków, do zajęć dodatkowych, do transportu dzieci do szkoły. Więc tych problemów samorządowa, część rządowa. Jest bardzo dużo. A jakie sygnały dostajecie z terenu od waszych samorządowców z PSL-u, bo przecież w wielu gminach rządzicie? Wszyscy chcą. Są przerażeni? Nie, wszyscy chcą, żeby nauczyciele mieli godne pensje i chcą przenieść finansowanie tych pensji na budżet państwa. Jeżeli subwencja, która jest wysyłana z rządu do samorządu, nie wystarcza na pensję, no to jakby rząd miał dobre intencje, to by powiedział: dobrze, to przynajmniej pensje nauczycieli przejmujemy. Co ale będzie z punktu widzenia rodziców, tak? Oczywiście, samorządowcy bardzo martwią się, ale myślę, że i nauczyciele oczywiście. Jak zabezpieczyć bezpieczeństwo dzieci, co zrobić, jak będzie strajk, żeby dzieci mogły być pod opieką. Są w różnych miejscach powoływane i sztaby kryzysowe, są odpowiednie osoby wyznaczone do opieki. Pewnie w mniejszej gminie jest to może nawet łatwiej zrobić, w dużych miastach może być z tym problem. Trzeba zrobić wszystko, żeby opieka była zapewniona, ale z drugiej strony, no, ja powiem szczerze, no, trudno się dziwić dzisiaj nauczycielom po tej wolcie wczorajszej pani premier Szydło, że ta determinacja do strajku jest kompletnie, chociaż moim zdaniem, nieprzemyślana. Rodzice też będą wściekli od poniedziałku, więc pytam, ale kto jest silniejszy w tym sporze, panie redaktorze? Silniejszy jest zawsze rząd. Nie mnie to oceniać. Patrzę z punktu widzenia też rodzica, który ma trójkę dzieci, które w poniedziałek będą miały kłopot. Ja też będę miał kłopot, ale nie w tym rzeczy. I trzeba zaradzić, dlatego samorząd tutaj stanie, moim zdaniem, na wysokości zadania. Ale rolą rządu jest doprowadzenie do porozumienia. Chciałbym zaapelować do pani premier Szydło, żeby natychmiast wznowiła rozmowy ze związkowcami, żeby wróciła do normalnego dialogu, a nie do rzucania propozycji w momencie, kiedy będzie już dobrze urządzona w Europarlamencie, bo w 2023 roku w niedzielę o 18:00 będzie w Europarlamencie. A czemu nie dzisiaj o 15:00, o 12:00? Szkoda czasu. Szkoda czasu, dzisiaj trzeba siadać do rozmów. To panie ministrze,
Pan jako były minister pracy i polityki właśnie społecznej, socjalnej, ma pan wrażliwość społeczną i doświadczenie, jak sam pan powiedział, z Centrum Dialogu. To prawda. Może powinien pan się podjąć takiej mediacji? Ja jestem zawsze do dyspozycji. To... No to może trzeba się umówić na kawę z panem Broniarzem dzisiaj. Myślę, że teraz piłka leży po stronie rządu, bo mieli szansę, nie wykorzystali jej. Myślę, że związkowcy dadzą jeszcze drugą szansę i to wszyscy, nie tylko ZNP, ale Forum Związków Zawodowych, też Solidarność. Nie widzę, żeby była przeszczęśliwa z tych wczorajszych propozycji. Ale chyba z tej trójki jest najbardziej szczęśliwa. Nie, ale nie ma satysfakcji i jest, myślę, coraz więcej dystansu do poczynienia. Zresztą protesty, które były przed urzędami wojewódzkimi, o tym chyba najlepiej świadczy. To wrócimy do tych protestów w internecie. Do dyspozycji, ale pani premier Szydło musi mieć dobrą wolę, a jej na razie nie ma. A teraz pytam o to, co za półtorej godziny w Warszawie, bo zapowiadaliście wczoraj takie mocne polityczne uderzenie. Ja myślę sobie, co się może takiego wydarzyć, skoro w czwartek wszystko już zostało powiedziane. Po pierwsze, jest program, który trzeba promować. I to jest dobra okazja do promowania tego programu. Dla nas tam są kwestie niezwykle ważne, jak budżet na przyszłą perspektywę. W tej udało się wynegocjować 106 miliardów euro na politykę spójności, czyli na drogi, na Europejski Fundusz Społeczny, na żłobki, przedszkola, na chodniki, z których troszkę tak szyderczo się wypowiada pan premier, na wspólną politykę rolną 32 miliardy, na dopłaty bezpośrednie. No i mówimy, koniec podziału na starą i nową Unię, dopłaty ujednolicone na poziomie średnio 280 euro w Polsce, we Francji, w Niemczech, bo to już nie ma przesłanek, że rolnik francuski czy niemiecki powinien mieć większe wsparcie, bo ma na przykład droższe... Grzegorz Schetyna zapowiada też hiszpańskie pensje. Pana nie śmieszy taki punkt programu? Jeżeli chcemy dążyć do pełnego zrównania jakości życia z krajami Europy Zachodniej, to jest jak najbardziej dobry kierunek. No my wciąż musimy gonić Europę. Ale zawsze nam mówiono, że musimy zarabiać mniej, żebyśmy byli konkurencyjni. Nie. Musimy zarabiać dobrze. Leszka Balcerowicza tak mówił. A to wie pan, to z Leszkiem Balcerowiczem my byliśmy w różnych czasach w sporze, choć co dobre mu trzeba przyznać, że w rządzie, w którym był u Tadeusza Mazowieckiego, powołano KRUS, więc o tym też niewiele osób pamięta, że później od tego KRUS się odżegnywali. A dzisiaj jest pan w koalicji z tymi, którzy chcą ten KRUS likwidować. A przekonaliśmy ich. Tak? Katarzyna Lubnauer była sceptyczna, ale pokazaliśmy, że to jest rozwiązanie właśnie proeuropejskie. Bo KRUS nie jest wymysłem PRL-u. KRUS powstaje w 90 roku. Artur Balazs odgrywa bardzo ważną rolę przy jego powstawaniu. Tworzy się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ubezpieczalnia dla tego... Platforma i Nowoczesna będą... Tak, byliśmy w rządzie 8 lat z Platformą, czy ktoś... No, ale wtedy tego nie rękę. Było. Nie, przekona pan we Francji, Grzegorza... w Niemczech od wielu, wielu lat są takie instytucje. Przekona pan też Grzegorza Schetynę, żeby nie likwidował IPN-u i CBA? Tu mamy różny pogląd. Tego nie będzie się ani zakładać, ani uśmiecha likwidować. Uśmiecha się pan, to powiem tym, którzy nas nie widzą. Pozdrawiamy, niektórzy nas widzą, więc ich pozdrawiamy serdecznie. Po pierwsze, a nie dotyczy to wyborów europejskich, bo CBA i IPN to są instytucje polskie, tylko w Polsce mogą być ustanawiane i jakiekolwiek propozycje zmian mogą być tutaj przeprowadzone. Ja uważam, że wymagają te instytucje zmian. Wymagają zmian, odpolitycznienia, no szczególnie tutaj mowa o CBA. IPN jest potrzebny, jest potrzebna pamięć i dbanie o pamięć historyczną, ale też, żeby to było pamięć o wszystkich, a nie o wybranych. Słucham pana z taką emfazą, pan o tym mówi, czyli czuję, że jesienią pójdziecie we wspólnym bloku do wyborów tych parlamentów już naszego krajowego. Zobaczymy, to jest decyzja przed nami. Te wybory będą testem. Zobaczymy, jaki będzie rezultat. My zrobimy wszystko, żeby te wybory wygrać. Dlatego się zjednoczyliśmy, bo to jest jedyna szansa na ten moment wygrania wyborów. Ale podjęliśmy decyzję i my, i inne partie o wspólnym starcie w wyborach europejskich, a nie w wyborach parlamentarnych. Wszystko przed nami. PSL jest bardzo demokratyczną formacją i u nas ta dyskusja na pewno będzie bogata. Kończymy część radiową. Pozdrawiamy słuchaczy. Dziękuję szczególnie bardzo, tych, którzy być może nas słuchają i biegają, bo dziś dzień sportu. Pan na rowerze? Na konwencję? Nie. Nie, ale może po południu się coś uda. Władysław Kosiniak-Kamysz. Żegnamy słuchaczy i witamy tych, którzy zostaną z nami w internecie. Dzięki. Do zobaczenia i do usłyszenia. Wrócę właśnie do tego, co może być w takim razie po 26 maja. Co sprawi, że PSL mógłby podjąć taką decyzję, powiedzmy 27-8 maja, że jednak lepiej się do tych wyborów krajowych iść wspólnie w takim dużym bloku, w jakim dziś jesteście, czyli Koalicji Europejskiej? No pewnie bardzo dobry wynik, no to te emocje, radości ze zwycięstwa. Jak? Po pierwsze zwycięstwo.
czyli zajęcie pierwszej pozycji, pierwszej lokaty. I tak ustawienie też pozycji startowych niezwykle dobrze na wybory parlamentarne. Więc o to walczymy. Ja zresztą na konwencji PSL-u tydzień temu cytowałem Kazimierza Górskiego, że mecz można wygrać, przegrać lub zremisować. Nas interesuje tylko zwycięstwo w tych wyborach. Zwycięstwo dotyczące punktu procentowego, no, czy jednego? To już są rozważania. Chciałbym, żeby to było wyraźne zwycięstwo. Wyraźne zwycięstwo to jest i procentowe, i w ilości, w liczbie mandatów. Grzegorz Schetyna powiedział w jednym z wywiadów, że chodzi o jednego, żeby przynajmniej jeden europoseł był więcej. No to już jest pierwsze miejsce. To już te wybory będą tak naprawdę PiS kontra reszta Polski, którą my reprezentujemy. Pewnie Biedroń się tutaj obrazi. Grzegorz Braun się obrazi. Widać już ewidentnie, że to będzie rozstrzygać się pomiędzy tymi dwoma blokami. Z jednej strony blok też nie jednej partii przecież, tylko kilku partii Zjednoczonej Prawicy. I z drugiej strony ten blok demokratyczny różnych formacji politycznych, które moim zdaniem w podobnym składzie będą tworzyć większość w Parlamencie Europejskim. Bo też Koalicja Europejska ma swoje odzwierciedlenie w przyszłości koalicji w Parlamencie Europejskim. Bez Platformy tego problemu chyba nie będziecie mieli, bo pójdziecie wszyscy do Partii do Europejskiej Ludowej. Partii ale Ludowej, SLD już zapowiada, że przecież pójdzie do Socjalistów, Nowoczesna być może pójdzie do... Do ALDE, a Zieloni do Zielonych. I zdziwiłbym się... I wszystko się rozpadnie? Nie, bo te ugrupowania, te frakcje muszą współpracować w Europarlamencie. Właśnie o to chodzi, że siła głosu polskiego, jeżeli będziemy silni w różnych frakcjach, no będzie naprawdę zwielokrotnione. Dzisiaj pozycja Polski jest niestety słaba w Europie. Wiele osób pyta, jak się mówiło 3 lata temu, że się jest z Polski, to ta ocena, takie wyrazy uznania były bardzo bogate, że bardzo fajnie się rozwijacie, jesteście liderem Europy. Dzisiaj już tych słów nie słychać. Gdzież? Przecież 5% PKB w ubiegłym roku. Takiego wyniku nie było od lat. Zieloną wyspę, budżet nie, prawie zrównoważony. Ale ile państw ma wzrost gospodarczy teraz? Też bardzo dużo w Europie. Jak my rządziliśmy, to Polska była jednym z niewielu państw w Europie, która miała wzrost gospodarczy. Była w istocie tą zieloną wyspą. Choć nie przez ten pryzmat, myślę, reagują ci, którzy w takich indywidualnych rozmowach nie oceniają tylko i wyłącznie PKB, ale oceniają atmosferę, też zdolność tworzenia koalicji przez partię rządzącą, forsowanie swoich ideałów i celów i umiejętność zdobycia poparcia. Dlatego dzisiaj tego nie ma. To na to wskazują propozycje budżetowe. 20 miliardów mniej w propozycji budżetowej dla Polski na politykę spójności. To jest 25% w dół. Czyli wracając do tego, co będzie w kraju. Jeśli ten wynik w majowych wyborach będzie dobry, to ja rozumiem, że niewykluczone, że Koalicja Europejska przeżyje. Zawsze prawdopodobny jest start samodzielny, bo my jesteśmy partią dużą, która jest na to gotowa, zdeterminowana i to jest zawsze wariant możliwy. Ale pojawiają się też warianty, w zależności od sytuacji, tworzenia wspólnej propozycji. Choć ona oczywiście będzie dużo trudniejsza niż na wybory europejskie. Tutaj ten wspólny mianownik, właśnie silna pozycja Polski w Europie, bezpieczeństwo, sprawy związane z budżetem europejskim. My też rzucamy temat bardzo ważny, czyli europejski program walki z rakiem, że Unia Europejska musi w większym stopniu rozwiązywać problemy zdrowotne, bo państwa członkowskie, szczególnie niestety Polska, sobie z tym nie radzą. Więc tu o ten wspólny mianownik łatwiej, trudniej pewnie, bo tam nie ma spraw światopoglądowych. Tu jest pewnie większa, to do spraw światopoglądowych zaraz wrócę, ale jeszcze przypomniało mi się Senat. Jest propozycja, dogadane jest już. I tu jest wspólny start? Wydaje się, że tak, że oczywiście nie ma jeszcze nazwisk, które moglibyśmy podać, ale intencja wszystkich liderów, którzy tworzą Koalicję Europejską i nie tylko, wielu samorządowców, którzy myślę, że zaangażują się w wybory parlamentarne, szczególnie w wybory do Senatu i wystartują w wyborach do Senatu. Jest wielka determinacja. Niezależnie jak pójdziemy do Sejmu, na pewno będziemy tworzyć czy wspólną listę, czy popierać wspólnych kandydatów, bo taki wariant też istnieje, że po prostu w poszczególnych okręgach jest tylko jeden kandydat z naszej strony, zielonej strony mocy, jeśli ale dobrej strony do mocy. Senatu byłby wspólny blok, to co taki blok by znów łączyło? Bo znów będą wątpliwości. Jedni będą za LGBT, inni będą przeciw. Wybory jednomandatowe i wybory do Senatu trochę innymi prawami się rządzą niż wybory, które odbywają się do Sejmu. Więc tu chodzi o wybranie ciekawych
osób, które mogą zdobyć mandat w danym okręgu, czyli mają duże poparcie. I to muszą być uzgodnione kandydatury oczywiście. Doświadczonych osób, ale też młodych. Właśnie ja bym bardzo dużo stawiał na samorządowców i myślę, że ich będzie bardzo tylko wielu potem na listach. W Senacie też są pewne głosowania, tak? Pewne ustawy wychodzą z Sejmu, muszą być przez Senat zaakceptowane. Wydaje się, że ta wojna kulturowa czy światopoglądowa w Polsce będzie przebierała na sile. I jak potem w tym Senacie? Ale tutaj podjęcie takiej decyzji, że w sprawach światopoglądowych każdy decyduje z własnym sumieniem. My nigdy w PSL-u nie mieliśmy dyscypliny światopoglądowej i ani nigdy nie wprowadzę, bo uważam, że to jest sprawa bardzo indywidualna, sprawa wartości, w których się wyrasta, w które się wierzy, więc nie wolno tutaj nikomu ani naginać, ani wręcz łamać kręgosłupów, bo to prowadzi do po prostu do złych emocji. Ale jest to sprawa dla waszych wyborców kompletnie niezrozumiała i tutaj zacytuję, bo sobie nawet zrobiłem taki zrzut na ekran telefonu komórkowego. Augustyn Ormanty, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej, pewnie znana panu osoba, zamierza zgłosić na najbliższej sesji Rady Miasta rezolucję w sprawie walki z LGBT, deprawacją, demoralizacją dzieci oraz ideologiczną indoktrynacją w szkołach. To szok dla wielu jego wyborców, zwolenników PSL-u, a partyjni koledzy chcą go wyrzucić z tego grupowania. Nie popierałem, jak Rafał Trzaskowski podpisywał kartę tutaj w Warszawie i uważam, że pójście w jakąkolwiek skrajność w Kalwarii Zebrzydowskiej z drugiej strony jest też niepotrzebne. Czy to powoduje, że coraz więcej nas dzieli, a nie łączy? Jak najbardziej. Trzeba mówić o sprawach, które są niezależnie, czy się podpisuje, czy nie podpisuje żadnej karty, powinny być naturalne. Czyli szacunek dla każdego człowieka, dbanie o godność każdego człowieka, nie zaglądanie za firankę, co robi w domu, bo mnie to kompletnie nie interesuje. Edukacja seksualna. O tym powinni rozmawiać dzisiaj samorządowcy, bo poziom edukacji seksualnej moim zdaniem jest bardzo, bardzo niski i do tego nie trzeba ani podpisywać kart LGBT, ani przeciwko LGBT karty. Kompletnie to jedno jaka, i druga inicjatywa. Jaka, panie prezesie, będzie przyszłość tego burmistrza? O jego sprawie pisze Polska The Times. To my nie jesteśmy partią taką jak partie wodzowskie, gdzie prezes partii będzie decydował o członkowie i będzie wyrzucał kogoś. Są w statucie opisane sprawy związane z przynależnością i będzie na pewno dyskusja w organizacji macierzystej, czyli w Kalwarii Zebrzydowskiej, w powiecie wadowickim. Koledzy tam będą i koleżanki decydować. No, szczególnie w tym czasie Wielkiego Postu, co w takim miejscu jak Kalwaria Zebrzydowska ma swój, myślę, podwójny wymiar. To wszędzie ma. To każde miejsce jest ważne. Ale Kalwaria Zebrzydowska, wie pan, co mam na myśli, nie, jest takim miejscem szczególnym. Bardzo lubię sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i myślę, że w miarę możliwości tam przyjeżdżam. I dobrzy ludzie w wielu miejscach i w Kalwarii, i w każdej miejscu Polski, w każdej miejscowości. To w jakim odnajdą się w fajnym programie. W jakim łowisku, panie prezesie, PSL teraz będzie łowił? Tak myślę o wyborczym łowisku, tak? Jesteście w tej koalicji, niektórzy mówią kpiarsko-tęczowej. Jak widać po tym burmistrzu, troszkę jest to dla was, dla waszych wyborców obciążeniem niezrozumiałym. Zobaczymy po wynikach. To po pierwsze. Myślę, że Polska się też bardzo zmienia i zmienia się PSL pod względem swojego wyborcy, pod względem tych, którzy na nas głosują. Bardzo dużo młodych osób zagłosowało w wyborach samorządowych spośród 2 miliona głosów oddanych na listę do sejmiku. Powiększyła się ilość wyborców w miastach, liczba wyborców w miastach 50-100 tysięcznych i to jest bardzo ciekawy proces. Bardzo dużo też seniorów. To jest dla mnie szczególny elektorat. Ja tworzyłem politykę senioralną. Seniorzy są za PSL-em, tak? W dużej mierze. Nawet ci, którzy otrzymają dzisiaj emeryturę dodatkową, bo to nie jest 13, to dodatkowe wsparcie, mówią bardzo fajnie, weźmiemy tą emeryturę i jedziemy głosować na PSL. Więc to nie jest tak, że trochę jak prezydent da się kupić wyborców. Bronisław Komorowski, brać nie kwitować. Nie powiedziałbym w ten sposób, bo jeżeli wyborcy mają, jeżeli Polacy mieliby dziękować za to prezesowi Kaczyńskiemu w postaci głosów, no to byłoby ubezwłasnowolnienie części wyborców, bo część oczywiście chce głosować. Ja chcę. Nie wolno, rządzący nie mogą w ten sposób stawiać sprawy, że proszę teraz nam podziękować i pójść zagłosować. Podoba się panu określenie jarkowe? Tak.
każdy szuka jakichś swoich określeń, żeby promować. Jarosław Kalinowski do 1000 zł wymyślił kiedyś kosiniakowe, na 1000 zł, które wprowadzaliśmy na każde dziecko. Więc każdy pewnie próbuje jakichś swoich promocyjnych chwytów. U nas to wymyślił kolega z partii, czyli Jarosław Kalinowski. Tutaj to wymyślił ktoś w telewizji publicznej, więc to jest ta różnica pewnie, która na pierwszy rzut oka jest do zauważenia. Chyba przechodnie na ulicy, ale nie znam genezy. Wrócę do tego podobno łowiska. Prezes Kurski. Ale tego nie wiedziałem. Znaczy, to jest tylko podobno, dlatego mówię podobno. Wrócę do tego łowiska. To jest tak, że to są co? Seniorzy? Kto jeszcze w takim razie w przyszłości nie, są mógłby być wyborcą PSL? Oczywiście jest ten matecznik tradycyjny, w którym wciąż dostajemy przyzwoite wyniki, szczególnie u tych nie tylko rolników, ale mieszkańców wsi, dobrych gospodarzy, aktywnych i na gospodarstwie, ale też przedsiębiorców. Przedsiębiorcy, mali, średni. My się wprost nie zgadzamy na testy, które ktoś wymyśla w Ministerstwie Finansów, żeby testować przedsiębiorcę, taki test przedsiębiorcy. Jak nie zda testu, no to co, podatkiem mu dołożymy. Więc otwieramy się też na nowe środowiska. Bardzo ważna sfera, to jest sfera opieki zdrowotnej, pacjentów. To ostatnie pytanie o SOR-y, które Mieczysław Kasprzak z Janem Łopatą, nasi posłowie, zadawali, co wzbudziło duże zainteresowanie, pokazuje, że tam jest gigantyczny problem. Nauczyciele, tradycyjnie, to historycznie bym powiedział, jest taka grupa z nami związana, choć oczywiście trzeba odbudowywać potencjał i wiele pracy przed nami. Pytam o to wszystko, bo tak pana słucham i czasami mi się wydaje, że bardziej wam bliżej do PiS-u niż do Koalicji Europejskiej, tak ideologicznie odmiennej od tego, co reprezentuje PSL. Programy społeczne, które są zgłaszane przez nas i uzyskiwały poparcie PiS-u. Karta Dużej Rodziny, urlopy rodzicielskie. Tak było w poprzedniej kadencji. Cały PiS za tym głosował. Ja uważam, że jeżeli jest dobry pomysł, to czemu mam za tym nie zagłosować? Nawet jak ktoś nie zgłasza z mojej partii, niech zgłasza to ktoś z Platformy, z PiS-u. Nie mam z tym nie mam problemów z autorstwem dobrych projektów, ale też no, nie mogę się zgodzić na styl sprawowania władzy przez dzisiaj rządzących, przez dzielenie Polaków, szczególnie przez podział, który został w ogromny sposób Ale gdyby zaogniony. Nie styl, byłoby inaczej. Gdyby nie styl, gdyby nie stosunek do Unii Europejskiej, gdyby nie podział społeczny, gdyby nie rozwalenie służby cywilnej, gdyby nie taka monopol na mądrość, którym się mienią, gdyby nie byli grupą rekonstrukcyjną sanacji, to pewnie byłoby inaczej, ale tych ale jest tak dużo, że chyba nie będzie inaczej. A widzi pan dla siebie szansę jako zostanie taką konserwatywną kotwicą Koalicji Europejskiej, a może nawet może i Platformy w przyszłości? Będziemy podmiotem, a nie przedmiotem w polityce. Niezależnie w jakiej koalicji jak będziemy szli. Mamy to doświadczenie, że próbowano nas zjadać, połykać. Ci, którzy to robili, się przeważnie udławili. To po pierwsze. Druga rzecz to chcemy być formacją, i taka trwa przemiana, centrową, chadecką. Tak, nie ma takiej formacji dzisiaj na scenie politycznej. Musimy wykonać pracę, bo mamy dobrą podstawę, ale to za mało. Musimy właśnie rozszerzyć się na nowe grupy, też na nowe osoby, które przychodzą. Na przykład pan senator Filip Libicki jest najlepszym przykładem konserwatysty, chadeka, który przyszedł do PSL-u. I tutaj się, myślę, dobrze czuję. To jest ten kierunek, który chcemy rozwijać i Polacy moim zdaniem potrzebują tej oferty już na wybory jesienne. Czy jako lider PSL-u boi się pan lidera Agrounii, że on może odebrać po pierwsze wyborców, a po drugie w ogóle może zbuntować wieś, która zawsze była przychylna PSL-owi? Ale to chyba nie buntuje teraz przeciwko PSL-owi, bo PSL nie odpowiada za rolnictwo 3,5 roku. W tym obszarze są ogromne zaniedbania, więc ja się tej frustracji nie dziwię. Ta frustracja jest gigantyczna na wsi, szczególnie u tych, którzy codziennie pracują na roli. ASF się rozlewa, nie ma podwyższonych dopłat, za jabłka firma, która prowadziła skup interwencyjny, nie zapłaciła. Pozycja w Unii, a to jest duża część polskiego budżetu, coraz słabsze środki na modernizację gospodarstw wykorzystane w bardzo niewielkim procencie właśnie z Unii Europejskiej przez zaniedbania rządu. Ale w tym studiu chyba mówił lider związkowy, bo tak trzeba go określić, to nie jest lider polityczny. Sam się. Ale ma chyba ambicje, nie sądzi pan? U was mówił w studiu, że nie będzie startował ani w wyborach europejskich, ani w wyborach parlamentarnych. Nie mam prawa... Tak było, w polityce się często zmienia zdanie. Nie mam prawa wszystko się może zdarzyć. Dzisiaj na pewno atmosfera takiego rozczarowania i frustracji na wsi u rolników, podkreślam, jest bardzo dużo. I zobaczymy. Nie wiem, czy ma ambicje polityczne. Na jednej grupie zawodowej dzisiaj wyniku wyborczego się nie da spodziewać. A może wywrócić rząd?
Nie wydaje mi się, ale na pewno ta sytuacja, te protesty w Warszawie, to wszystko, co się dzieje pod Pałacem Prezydenckim na rondach warszawskich, musi uświadomić rządzącym, ministrowi rolnictwa, że czas naprawdę działań bardzo intensywnych, a takie mówienie o pustce intelektualnej po spotkaniu z protestującymi, no jest fatalne, powinien za to natychmiast przeprosić. My wzywamy premiera Morawieckiego o zdyscyplinowanie ministra Ardanowskiego, natychmiastowe przeproszenie, a najlepsze zdymisjonowanie ministra Ardanowskiego, bo kompletnie nie rozwiązał żadnych problemów, a przysparza takim wypowiedziami. Patrzę na zegar, za 5:09, za godzinę i 5 minut zaczyna pan konwencję, więc pewnie nie będzie czasu, ale może później, wrócę do tego, od czego zaczęliśmy rozmowę, może będzie później czas, żeby zadzwonić do prezesa Broniarza albo do kogoś jeszcze innego z nauczycieli, ze związkowców, tych, którzy chcą protestować i powiedzieć, spotkajmy się na kawie, pogadamy, może uda się strajk uniknąć. To może do premier Szydło będziemy razem dzwonić, panie redaktorze, żeby przedłożyła dobrą propozycję i wtedy związkowcy zjawią się od razu. To jest rządzący jako silniejsza strona w każdym proteście. Ja też przez wiele czasem dni dyskutowałem, negocjowałem z różnymi grupami protestującymi i zawsze uważałem, że rząd ma silniejszą propozycję niż ci, którzy się domagają zmian w danym obszarze dla siebie, więc to po stronie silniejszych leży obowiązek za dojście do porozumienia w dużo większym stopniu. Władysław Kośniak-Kamysz, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, miłego dnia. Miłego.